Oleski. Lepiej oddam mikrofon panu przewodniczącemu, bo ja nie daję rady. Tak się stresuję. Panie przewodniczący. Ja się stresowałem w momencie, kiedy się dowiedziałem, że dwie kandydatki otrzymają tą samą ilość punktów. To dopiero było. Miss Polonia Ziemi Oleskiej 2013 to kandydatka numer 5. Gratuluję. Szanowni Państwo, Miss Polonia Ziemi Oleskiej 2013 w tym momencie otrzymuje naturalnie szarfę oraz koronę, którą przekazuje Monika Strońska. Nagrodę dodatkową ufundowaną przez Urząd Miejski w Oleśnie, którą wręczy pan burmistrz Sylwester Lewicki. Aparat fotograficzny. Martyna Meryk, jestem Miss Polonia Ziemi Oleskiej. Mam 19 lat i pochodzę z Praszki. Studiuję masaż w Opolu w szkole. Jeszcze nie widzę nic. Powiadam. Nie, jak patrzę w okulary. Tytuł pierwszej wicemistrz Polonia Ziemi Oleskiej 2013 jury przyznało kandydatce z numerem 7. Katarzyna Mann. Szarfę w tym momencie kandydatce wręcza. Oleski 2013. Decyzją jury przypada kandydatce numer 4. Tę zieloną kartę otrzymuje kandydatka z numerem 1, Paulina Krząszczyk. I moi drodzy, dziewczyny naprawdę dzisiaj dużo przeżyły. Emocji, braku jedzenia, troszkę stresu. Zatem te brawa to troszkę za mało. Gdzie są te prawdziwe fantastyczne brawa? Decyzją jury tytuł Mistrz Nastolatek Ziemi Oleskiej 2013 otrzymuje kandydatka numer 2. I gdzie te brawa, moi drodzy, mamy Miss Nastolatek Ziemi Oleskiej 2013. Koronę przekaże moja urocza, wspaniała. Nazywam się Aleksandra Podolińska, mam 14 lat, pochodzę z Kluczborka. Jestem uczennicą publicznego gimnazjum nr 1 w Kluczborku. Nastolatek Ziemi Oleskiej 2013. Otrzymuje kandydatka numer 3, Sara Kuli. Wielkie brawa, moi drodzy, pierwsza miss, wicemiss nastolatek Ziemi Oleskiej. Decyzją jury tytuł drugiej wicemiss nastolatek Ziemi Oleskiej w roku 2013 została kandydatka numer 8. Dominika Łynarczyk. Gratuluję. Dziękuję, szanowni Państwo. Jest mi niezwykle miło, iż jako nowa Trybunał Polska i NTO.pl po raz kolejny możemy brać udział w Miss Polonia. W tym roku, jak co roku, odbył się konkurs SMS-owy, dzięki któremu mogli Państwo wybrać Miss NTO. Konkurs na Miss NTO Ziemi Oleskiej rozpoczął się tydzień temu. Oddali Państwo łącznie prawie 2,5 tysiąca głosów. Nasza zwyciężczyni zebrała ich 1052. Jest mi niezwykle miło ogłosić, iż tytuł Miss NTO Powiatu Oleskiego otrzymuje kandydatka z numerem 5. Pani Sara Kuli. Miss publiczności
plakatem, którą wręcza pan Ryszard Makowiecki, przedstawiciel Miss Polonia. 13. W tym momencie, zanim dokończymy, jeszcze pan przewodniczący chciałby raz zabrać głos. Uwaga. Ja tylko króciutko, po prostu jestem tutaj od początku, obserwuję to dzisiejsze spotkanie i jestem pełen uznania przede wszystkim dla wszystkich uczestniczek, które naprawdę musiały ciężko się napracować i dużo, bardzo się zaangażować, żeby to dzisiejsze spotkanie właśnie tak wyglądało, było to wspaniałe.